Witajcie, moi drodzy. Chciałabym, abyśmy teraz porównali sobie wszystkie sploty, które do tej pory poznaliśmy. Zaczniemy od oczka ścisłego, które możemy mieć oznaczone za pomocą takiego X-a bądź czarnej kropeczki, półsłupka, słupka, słupka podwójnie nawijanego, czyli słupka podwójnego i słupka potrójnego, czyli trzykrotnie nawijanego. Pokażę Wam teraz, w jaki sposób wszystkie te sploty różnią się od siebie. Mam wykonany już łańcuszek i teraz rozpocznę szydełkowanie od oczek ścisłych. Oczka ścisłe robię tak, że od razu wkłuwam się zaraz w pierwsze oczko naszego łańcuszka. Przeciągam przez to oczko nitkę, a następnie tą nitkę przeciągam przez pętelkę na moim szydełku. I jeszcze raz. Wkłuwam się w kolejne oczko mojego łańcuszka, przeciągam nitkę przez to oczko i przez pętelkę, która jest na moim szydełku. Jak widzicie, ten łańcuszek nam właściwie zupełnie nie pogrubiał. Oczka ścisłe to są bardzo niskie sploty, właściwie niewidoczne. Przejdziemy teraz do półsłupka. Półsłupek wykonujemy w ten sposób. Wkłuwam się w kolejne oczko mojego łańcuszka, najlepiej pod dwie nitki. Przeciągam przez to oczko nitkę. Nabieram nitkę na szydełko i przeciągam przez powstałe dwie pętelki. O, w ten sposób. I jeszcze raz. Wkłuwam się w oczko, przeciągam nitkę i przeciągam przez powstałe dwie pętelki. Może jeszcze jeden półsłupek? Oczko łańcuszka. Dwie pętelki i nitka przez te dwie pętelki. Jak widzicie, coś nam się tu już zaczyna dziać. Nasze sploty powoli rosną. To teraz przejdziemy do słupka. Zanim będziemy wkłuwać się w kolejne oczko łańcuszka, nawijamy nitkę na szydełko jeden raz. Dopiero teraz wkłuwamy się w oczko, przeciągamy nitkę, następnie nitkę przeciągamy przez dwie pętelki. Jeszcze raz zrobię, bo tu coś mi się pomyliło. W ten sposób, tak, przez dwie pętelki i przez dwie pętelki. I jeszcze raz. Wkłuwam się w nasz łańcuszek przez dwie pętelki i przez dwie pętelki. I jeszcze raz. Wkłuwam się przez dwie i przez dwie. Spójrzcie, jak to teraz wygląda. Doskonale widzimy, jak nasze sploty rosną. To teraz przejdźmy do słupka podwójnego, czyli podwójnie nawijanego. Jeden, dwa. Dwa nawinięcia na szydełku. Wkłuwam się, przeciągam nitkę, następnie przeciągam nitkę przez dwie pętelki, przez dwie i przez dwie. I jeszcze raz. Dwa razy nawinęłam nitkę. Przeciągam nitkę przez oczko, przez dwie, przez dwie, przez dwie. I jeszcze raz. Dwa razy nawinęłam nitkę. Przeciągam przez oczko, przez dwie i przez dwie. W ten sposób. Spójrzcie.
No to teraz pora na słupek potrójnie nawijany. Raz, dwa, trzy. Kolejne oczko. Przez dwie, przez dwie, przez dwie i przez dwie. Raz, dwa, trzy. Przez dwie, przez dwie, przez dwie i przez dwie. Tak to wygląda. No to na koniec zaszalejmy i zróbmy słupek poczwórny, czyli czterokrotnie nawinięty. Będzie on najwyższy z tych, które tutaj zrobiliśmy. Jeden, dwa, trzy, cztery. Przeciągam nitkę przez oczko. Mam sporo tych pętelek na szydełku i kolejno będę tą nitkę przerabiać przez dwie pętelki. Przez pierwsze dwie, przez następne dwie, przez kolejne dwie. Troszkę mi się tak. Następne dwie i ostatnie dwie. Jak widzicie, moja włóczka jest, ma lekki włosek i te włoski mi się często szczepiają. Tak to wygląda. Teraz doskonale widać, jak różnią się wysokością kolejne sploty. Zaczynaliśmy od oczek ścisłych, potem były półsłupki, potem pojawiły nam się słupki, słupki podwójnie nawijane, słupki potrójnie nawijane i ostatni słupek poczwórny.